Cześć, z tej strony Manty, a przed wami kolejny odcinek SteamCity i ostatnio dosyć mocno rozbudowaliśmy nasze miasto. Tutaj powiększyliśmy je o fragmenty przemysłowe. Tutaj już przygotowałem jakby ulicę pod dalszy rozwój. No i tutaj dosyć nam poszło w górę. Tutaj jest strefa sklepów. Naprawdę już dosyć wysoko zaczęli budować. No i już populacja się na ponad 50 tysięcy. Kasy też nam dosyć dużo przybyło. Właśnie dzięki sprzedanej rudzie. No i trzeba było postawić kolejną szkołę, bo brakowało już miejsc. I co, za mało kupujących, tak. Trzeba było tu jeszcze zrobić jakiś fragment handlowy, ale to na razie się z tym wstrzymam. Poczekam, aż ten tutaj się rozwinie. Co? Prąd jest, woda jest, ścieki są. Jeżeli chodzi o administrację, to tutaj do niczego nie możemy na razie rozbudować. I to nam troszeczkę blokuje. Ale myślę, że i tak nic najgorszych. Wysypisko śmieci daje radę. Straż pożarna też raczej daje radę. Jeszcze nie było za bardzo jakichś takich większych pożarów. Pogotowie jest też ok. Policja spoko. No i korek drogowy na autostradzie. No nie widzę żadnego. Nie wiem, może coś mam ze wzrokiem, ale no... Tutaj korka nie ma po prostu. No ale dobra. W późniejszym etapie i tak będziemy inwestować w autobus. Tutaj troszeczkę nam się korkuje. Zastanawiam się, jak by to można było rozwiązać. Chyba mam pomysł, ale on by trochę kosztował. To myślę, że go zrealizujemy za jakiś czas. Żeby tą drogę właśnie dać tutaj puścić górą. Tą puścić dołem, te dwie połączyć i tą dołem dociągnąć dotąd. Ale jeszcze się zastanowię. No i dobra, tu nam powstaje jakaś już większa fabryka. Okej. Okay. Dobra, zacznijmy jak z tą szkołą. Czy gdzieś tutaj jest ta... Nie, dobra, jak na razie ze szkołą jest wszystko ok, jak w najlepszym porządku. Dobra. No to myślę, że możemy się skupić tutaj na rozwoju przemysłu. Węgla nie będziemy budować, on jest tutaj już w centrum miasta. Ale coś by tutaj można było zrobić. Kolejną kopalnię rud. Tylko, że z tą rudą pasowałoby coś już zrobić. Ale no dopóki nie rozwiniemy do tej KG metali, no to i tak nic nie zrobimy, więc trzeba rozbudować. Trzeba to rozbudować. Myślę, że możemy sobie to postawić tutaj. W razie. I sobie się rozbudować w tą stronę. Okej. Postawić te ciężarówki. Dać billboard. Jeszcze sprawdzimy, czy tu wejdzie jeszcze jedna. A nie, już z tej strony nie wejdzie, będzie z tej. No dobra. Też może być. No i dobra. O, tutaj coś ze zdrowiem. Mnóstwo problemów zdrowia. Tak, zaraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. No tutaj troszeczkę by było. No ale to jest naturalna rzecz właśnie przy przemyśle. Więc tu się nie ma co przejmować. I cały czas nas tu męczą o te autobusy. Ale na razie nie damy się. Tutaj poczekamy, aż miasto się trochę rozwinie. Ja może przewinę tutaj fragment, żeby się to zdążyło rozwinąć. Przyspieszę to i wrócę do was za chwilę. No i dobra. To jeszcze nam pozwala gra... O, tutaj już powstają mieszkalny blok dosyć wysoki tutaj też. No fajnie. Tutaj gra nam już pozwala ulepszyć KG metali.
Także zrobimy to. Elegancko. Dzięki temu teraz będziemy mogli tutaj postawić hutę. Czyli zbudujemy dział hutnictwa. I teraz, żeby to jakoś rozplanować, żeby to nam nie zajęło jakże potrzebnego miejsca. Chyba i tak nie przyjeżdżają pojazdy do tych wydziałów. Czy przyjeżdżają? No, wygląda na to, że nie przyjeżdżają, więc możemy sobie to umieścić tutaj. No nie tutaj. O, może tutaj za szkołą. Dobra. No, to nawet nie ma za bardzo wjazdu, to tylko tak stoi. Okej. Okay. Mamy to tutaj. I teraz, jak nam odblokowała się huta, możemy gdzieś tu tą hutę postawić. Teraz myślę, że może być w tym miejscu. Jeden, dwa. Dobra, postawmy to w ten sposób. Tu jest co? Piec do metalu, tak? Dobra, no to zróbmy do metalu wszystko. Zróbmy to jeszcze tak i my zróbmy. Tego też nie potrzeba. I tutaj musimy dodać skład dla metalu. Okej. Okay. Ten metal będziemy tutaj eksportować. Dobra. To się zaraz powinno odpalić tutaj. Spójrzmy, co się tu stało. O, już całkiem tutaj wysoko mamy. Dwa takie większe bloki. Tutaj też mamy blok. No i tu kolejne budynki ze strefy handlowej się wznoszą w górę. No fajnie, to zaczyna wydawać. Tu widać, że to będzie takie centrum. No fajnie, fajnie, fajnie. Myślę, że fajnie to zorganizowałem. Tutaj na górce będzie właśnie centrum miasta. Tu będzie ta część przemysłowa. No i tutaj jeszcze będzie ten fragment miasta, przecież tam handlowo, ten handel, no i jeszcze plus mieszkalna część. Dobra, jak to tu wygląda? Muszę się tu zatrzymać na chwilę, przyspieszę trochę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be. No i się nam wybudowało tutaj. W międzyczasie jeszcze tutaj powstał blok większy. No i tak wygląda nasza dzielnica, ale przychodzę tutaj już do reszty miasta, bo coś tutaj... Prądu zaczęło brakować. Tak, właśnie myślałem, że coś tutaj jest nie tak. Dobra. Pyk. To wystarczy? Dobra, to włączmy sobie jeszcze. Włączmy sobie wszystkie. Czasem nie brakło ponownie. Ścieki zatkane rury. Nie ma problemu, już to rzucamy. Proszę bardzo. Co tu jeszcze? Zdrowie. Zaraz tu już będzie czynna, już prąd wraca. O, zaraz tu już będzie wszystko w porządku. No, no, no. Zobaczmy, kto się włącza tutaj.
No i dobra, mamy prąd z powrotem wszędzie. Okej. Okay. Co teraz tutaj się dzieje? Skład pełny, tak? Niedobrze, niedobrze. Trzeba by to było powiększyć. Więc to. Aha, no dobra. To sobie na razie usuniemy. I wybudujemy teraz tutaj skład stopu. To się nam automatycznie to odblokuje. I teraz czy budować to też w tym miejscu? Czy może gdzieś tu na górze? O, tu widzę, że coś się spaliło. Okej, okay, jeszcze jeden jakaś ruina. Dobra. No i teraz właśnie, gdzie to zbudować? Gdzie to zbudować, żeby to nam nie zakorkowało, bo to przy tym się naprawdę dużo pojazdów kręci. Pokażcie mi ten budynek. Jak on na przykład by się wpasował tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Nie do końca. Musi mieć dużo drogi. O, chyba że tutaj. No to też jest wjazdem do miasta. Dobra, no to postawmy to może tutaj. Jak stoi tutaj. Jestem przystany, to usuniemy. Okej. Okay. Dobra, mamy tu teraz dostęp. O, od razu ulepszenie. Okej. Okay. O, to teraz chyba to jest najwyższy budynek w mieście. Albo to jest najwyższy budynek w mieście. Nie, myślę, że chyba jednak ten jest wyższy. No ale dobra, to nie jest takie ważne. Mamy tutaj dostępny port handlowy. I sobie ulepszymy jeszcze tam ulicę przedtem. Cyk. Tutaj most. I tutaj ten kawałek. Dobra. Mamy ulepszenie ratusza, okej. Okay. No właśnie pojawia się ten problem, ponieważ nie mamy miejsca na rozbudowę. A tutaj by się przydały niektóre z tych rzeczy. No dobra. Później będziemy się tym martwić. Teraz przejdźmy do wybudowania tego składu handlowego. Znowu wyburzyć ten. Wydać ten tutaj. Ale tak za bardzo to tak to zrobić nie możemy. Więc może wybudujemy go tutaj. Żeby wybudować go tutaj, czy dałoby się jakieś sensowniejsza tu ulica? Zróbmy może w ten sposób. Tutaj dam sobie tą nitkę. Cyk. I teraz ten skład, gdzie to jest? Jest tutaj. Skład. Sobie tutaj. Co nam się tu dzieje? Jakiś UFO przyleciał. Włóżmy sobie jeszcze ten budynek. Skopów parków. Weź tutaj lat. Tam sobie lat. Ale tu nam zaraz zacznie porywać ludzi. No, na szczęście nikogo tu nie ma. Co jest? Po co to UFO tu przylatuje? Teraz może zebrać trochę żniwa. O kurde. Ale ich zebrało. Wąt stąd. Też. Spierdzielnik stąd. Może on nie odleci dopiero, dopóki nie zabierze ludzi. Też może być. Trwali moją babcię. To niedobrze.
Dobra, schował się w górze. On się może schować w górze, bo to faktycznie UFO to nie wiadomo jakie oni tam mają sztuczki. Dobra, i teraz tutaj to trzeba zrobić wiadukt. O, taki wiadukcik. I teraz, żeby to nie było... Po sumie może być od razu do tej drogi. Dobra. Mamy tutaj już połączenie z drogą. Aha, teraz nic nie zrobimy, bo potrzeba rozbudowy. Kalki hal. No, okej. Dobra, zaraz tutaj zobaczymy, czy... Tak, elektronika. Metali. No właśnie, to by nam było potrzebne. I to kolejne miejsce zajmuje. Kurde. Nie lubię stać w tych budynku, bo tak miejsce zajmuje. No ale trzeba, bo inaczej się nie rozwiniemy. Postawmy to może tutaj. A to tylko tu, albo tu postawić, tak? Dobra. Teraz trzeba postawić to tutaj, czy tutaj, czy może tutaj. Dobra, postawię to tutaj. A tu wstawimy sobie park. Skwery, by się to zmieścić, to było spoko. O, idealnie. Idealnie, dobra. No to teraz tutaj spasowało ładnie. Teraz spasowało tutaj ładnie. To sobie teraz usuniemy. Postawimy ten droższy park. Przyły te warunki, to się będzie zaczęli rozbudowywać. No dobra. Teraz mamy dostęp tutaj. I teraz tak, ruda. Poproszę rudę. Tu możemy 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Nie, 6 już się nie zmieści. Dobrze, przesunę drogę. Dobra. Wstępuję tutaj drugie. Zróbmy metal. I teraz... Zróbmy... Nie, dobra, na razie to wystarczy i... Eksport. Dobra. I tutaj sobie jeszcze dostawmy ciężarówek. Okej. Okay. Jeszcze moglibyśmy sobie to puścić... pociąg, ale nie chcę sobie blokować możliwości rozbudowy jeszcze tych, więc na razie to zostawimy. No i dobra. Tutaj myślę, że to fajnie to zlokalizowałem. Teraz możemy powoli tutaj wygaszać skład. Się zaraz pewnie sprzedać. Nam się zrobi miejsce. Dobra, zobaczmy jak tutaj się nam rozbudowuje pięknie. Zróbmy teraz taki myk i przyspieszamy. Savannah.
i dobra, tutaj nam się już pobudowały fajne apartamentowce. Tutaj coś się jeszcze buduje, ale to już pominęło. I tutaj mamy całkiem fajne 4 apartamentowce wokół tych handlowej strefy. No fajnie, fajnie. Zobaczmy, jak wygląda tutaj wartość terenów. No, tutaj się zdecydowanie zwiększa wartość terenów. Znacząco. Dobra. No i tutaj mam taką bogatszą troszkę strefę. Dobra. Teraz tak, samookupujący. Dobra. Ścieki. Trochę znowu się już zapycha. Czas rozbudować. Tak, to w ten sposób. Okej. Jak tam z wodą stoi? No tu już nie ma dużo wymiaru. Myślę, że można to dobudować. Okej. Dobra, teraz jesteśmy z wodą, spoko. No i tutaj myślę, że to pora wyburzyć. No i jakaś huta tutaj by mogła powstać. Czemu by nie? Postawmy to w ten sposób. I tutaj może byśmy zrobili sobie stop. Okej. Zrobimy sobie tutaj 2 piece do stopu. I dorzucimy skład ze stopem. Stop jest dużo droższy. Dobra. Myślę, że na razie sobie rozbudujemy tutaj to i w razie czego to będziemy tutaj myśleć, jakby to tutaj przebudować. Okej. A, w ten sposób też bym mógł. Dobra, to zrób to w ten sposób. Żeby tutaj nie wyglądało. Czasami te pociągi tak jeżdżą, to tak słabo wygląda, że... O, jeszcze chyba nawet by się zmieściło. Ten składek będzie... O, to idealnie. Idealnie. Tak, na razie zostawmy to wolne miejsce. Spróbujmy tutaj posadzić troszeczkę drzew. Okej. Przenieśmy się tutaj, tutaj dosadźmy, bo tutaj na pewno po prostu trochę ich ubyło. Okej. O, i tu już dosyć się rozbudowało miasto. Jeszcze stoi i tutaj, o tutaj już też idzie w dosyć górę. Okej. Myślę, że to jest już pora na przebudowę tutaj tego skrzyżowania. Zróbmy to w ten sposób. Tak. A żeby to w tunel w ogóle wpuścić. Też jest pomysł. Sobie jeszcze się w takim razie tam pożymy. Okej. Dobra, i sobie to w tunel wpuścimy. Kijagancki. To sobie połączymy.
A tą drogę tutaj jeszcze włożymy kawałek. No i ją poślemy do gwiazd. Tutaj, tutaj. A jak to będzie wyglądać? Mam nadzieję, że to będzie jakoś w miarę wyglądać. Dobra, i sobie to podwieźmy. O, dobra. Nie no, wygląda fajnie, wygląda spoko. Wygląda spoko, nie jest źle. Boję się, że będzie wyglądało dużo gorzej. To sobie jeszcze zostawmy. Strefy handlowe. Mieszkania. Okej, tutaj też handel. Dobra. Myślę, że całkiem ciekawie to rozwiązaliśmy. Już teraz mamy trzy gwiazdy tu na górę. Jedno, drugie i trzecie. Więc nie powinno się korkować. No ale tu jest suwał klucz, że nie powinno. Tak, na razie jest spoko. Znowu zaczyna brakować prądu. Dobrze. Postawmy kolejną elektrownię węglową. Gdzie miałem to postawić? Myślę, że może stać tutaj. Zostawmy nawet tutaj. I tak później się chciałbym z niej zrezygnować. Dobra. No i teraz nie powinno brakować. O, tutaj nam fajne wieżowce powstały. Prawie bym to przegapił. Fajnie, fajnie, naprawdę. Miło, miło się patrzy. No i dobra. Tutaj mam to skrzyżowanie. Tu będzie niewykorzystane miejsce niestety. Proszę by tutaj właśnie jakiś handelek zrobić. Spróbujemy, zobaczymy, czy coś się wybuduje w ogóle. Drogę sobie już możemy ulepszyć. Tu już się wzmożył ruch. Okej. Ach, no, że tutaj będzie ten. Tak, przecież wychodziło. Kolej będzie tutaj skręcać, dobra. Sobie już to przygotujmy to troszeczkę. Zakręt pod ziemią. Okej. Okay.
trzeba właśnie ten wydział transportu. I to jest... Wracamy do tego, o czym mówiłem, że będzie nas blokować. Było wody. No, trochę faktycznie się zmniejsza ilość na nadmiaru wody. Teraz jak to tu rozbudować? Trzeba będzie wyburzyć tą ulicę tutaj. To nie zrobię. Dobra, na razie tak powinno wystarczyć. Tu mamy problem. Dobra, to może usuńmy to. Niepotrzebnie wydawałem kasę. Ale no i tak nic nie zrobię po prostu na razie z tą koleją. Zostawmy to. No i dobra. Tutaj to też fajnie wygląda. Prawda, co nam troszeczkę korki to robi. Ale nie są jakieś takie straszne, że nie dało się przeżyć z tym. To też nam dosyć ciekawe miasto wyrosło. Ciekawa dzielnica się tu zrobiła. No i myślę, że pora już kończyć. Ponad 100 tysięcy mieszkańców. No ciekawie, ciekawie. Bardzo wysoki przychód. Znowu ta energia. Nie, teraz węgla zaczyna brakować. Przyjemnie, przyjemnie. Dobra. Dosyć wysoki przychód. No i tak wygląda nasze miasto. Thunder Ridge. Myślę, że dosyć ciekawie tutaj ten most wprowadził coś ciekawego do tego miasta, bo tak nie było jakieś specjalne. Ale teraz tutaj myślę, że fajnie rozwiązaliśmy tę kwestię transportu, że tutaj jest ta główna droga. Tu jest skrzyżowanie i dzięki temu nie wszyscy jeżdżą tutaj, tylko niektórzy jeżdżą też tutaj. Tu mamy kolejny wjazd na górę. No i tutaj wjeżdżę to. Tutaj jeszcze myślę, że będę jakoś próbował zrobić objazd pod ziemią może. Gdzieś tutaj, w te tereny. Ale to jeszcze się muszę zastanowić jak. Na razie jest tylko to przygotowane. No i tutaj nas dosyć miasto nam poszło w górę. Tutaj powstały takie dwa fajne biurowce. No tutaj wszystko poszło w górę. Już takie jest dosyć gęsta zabudowa. Sami możecie zobaczyć. Duży ruch. No i tutaj postawiłem centrum finansowe. Tutaj wokół niego powstało kilka budynków, ponieważ tutaj ładowałem wielki ogród ze śmiałami. Tutaj jeszcze podwójny chodnik. No i tak to wygląda. Myślę, że w następnym odcinku będziemy sobie tutaj próbowali zagospodarować jakoś jeszcze tą wolną przestrzeń. Starać się dojść do ulepszenia tych budynków. No i myślę, że na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górze, subskrybujcie po więcej i zapraszam was w sobotę do obejrzenia Battlefield 4. No i zapraszam w przyszłym tygodniu. Tak samo będzie w czwartek odcinek SimCity, wcześniej będzie z Grida w środę i we wtorek... A jeszcze nie wiem, czy z World of Warship, czy czasem nie z czegoś innego. Ale no najprawdopodobniej będzie to World of Warships, no chyba, że uda mi się nagrać coś innego. Także dzięki za obejrzenie materiału, trzymajcie się, cześć!